Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku w świetle inspiracji na moim kanale YouTube. Dziś będzie druga część poświęcona wtyczkom Retouch for Me, ponieważ dostałem od was bardzo duży odzew, jeżeli chodzi o te wtyczki. Było bardzo dużo zapytań, jak one faktycznie działają. Korzystaliście też ze zniżki, która również tym razem jest w opisie. Mam nadzieję, że wtyczki, które dostałem nowe od firmy, wysłałem do nich zapytanie, czy mogę przetestować nowe wtyczki, którymi będę mógł się z wami podzielić. Dostałem cztery nowe wtyczki: Portrait Volume, Skin Tone, czyli Portrait Volume to jest odpowiedzialna wtyczka za takie kontrastowanie bardziej globalne. Skin Tone oczywiście za kolor prawidłowy cery. Dostałem wtyczkę, która wymaskowywuje nasz kolor skóry. Bardzo przydatna wtyczka, jeżeli chcemy zmieniać kolory skóry, poprawiać go po swojemu. Jeżeli nawet chcemy zmieniać kolor ciuchów, wtedy szybciej możemy zaznaczyć jakby całą pozostałą część zdjęcia. I dostałem wtyczkę, która czyści nam, która nazywa się Fabric i czyści nam pogniesione ubrania. O, tak będzie to najlepiej ujęte. Więc mam nadzieję, że również ta druga część przypadnie wam do gustu. Zaraz przetestujemy sobie te wtyczki. Zobaczycie cały podgląd na żywo. Będzie 10 powodów, dla których warto skorzystać z wtyczek Retouch for Me, ponieważ bardzo przyspieszają pracę i robią dużą część pracy w retuszu za nas. Więc przechodzimy sobie, kochani, na komputer. Już pokazuję wam nowe właściwości, nowe działania, nowych pluginów, które dostałem od firmy Retouch for Me. Zapraszam serdecznie do dalszej części materiału wideo. Cześć kochani, jesteśmy już na podglądzie pulpitu. Pokażę wam, tak jak wcześniej wspominałem, nowe wtyczki od Retouch for Me, które zostały mi udostępnione do testów. Mam nadzieję, że również one pomogą wam przyspieszyć waszą pracę w programie Photoshop postprodukcji. Do nowych wtyczek, które tutaj mam, mamy wcześniej w pierwszej edycji materiału wideo był Clean Backdrop, Dodge & Burn. Teraz przyszło Fabric, wcześniej był Hill, Mattifier był. Teraz przyszedł Portrait Volume, czyli takie dodanie trójwymiarowości, skontrastowanie zdjęcia. Dostałem Skin Mask i Skin Tone do testu, więc zaraz pokażę wam, jak posługiwać się tymi wtyczkami i co one potrafią nam wnieść. Zaczynamy sobie, mamy tutaj 10-11 zdjęć Oli. Wybrałem bardzo różne zdjęcia, żeby zobaczyć, jak te wtyczki będą pracować na różnych zdjęciach. No i zaczynamy sobie po kolei, czyli możemy sobie po kolei załączać kolejne wtyczki, a możemy też po prostu tutaj sobie zaznaczyć, wcisnąć run i jakby proces sam automatycznie się zrobi. Ja i korzystam z tej wersji i z tej wersji, ale jeżeli mam zdjęcia, na przykład jeżeli robię pierwsze zdjęcie z serii, to dobrze jest sobie wybrać, jaka moc ma być każdego narzędzia, bo ono zostaje zapamiętane i dopiero wtedy użyć sobie tutaj tego panelu. Dobra, pierwszy krok, który zawsze robimy, czyli Command J, Control J, czyli kopiujemy tą warstwę, żeby nie pracować na warstwie bazowej i dajemy sobie czyszczenie, czyli wybieramy Hill. Szybko nam załadowało, ja specjalnie pracuję na JPEG-ach, żeby ta praca była szybsza, aż tyle rzeczy nam poprawiło. Mamy tutaj podgląd, dajemy sobie Apply. Możemy sobie sprawdzić przed i po. Widzimy, że pousuwało nam niedoskonałości cery na twarzy Oli. Znowu scalamy sobie Shift Options Command E, Shift Control Alt D, czyli kopiujemy dwie poniższe warstwy do jednej u góry i teraz dajemy sobie Dodge & Burna. Cyk.
I Dodge Burn również bardzo ładnie nam, mam nadzieję, bardzo ładnie nam, o, to wszystko, co mamy na żółto, efekt tam będzie działał, bardzo ładnie nam powygładza cerę. Przed, po, widzimy nawet, jak kolorystykę nam troszeczkę fajnie zmieniło. Te wszystkie zabarwienia, bardzo ładnie to się sprawdziło. Parę sekund i mamy efekt super doskonały. Znowu kopiujemy szybą przez Command-E lub Shift-Ctrl-Alt-D na PC-cie. Te warstwy możemy je również scalić w dół do jednej. Ja to zostawiam, żebym, ja zwłaszcza jak teraz pokazuję, pracuję na JPEG-ach, więc działa komputer szybciej. Teraz możemy sobie użyć na przykład, możemy sobie użyć Portrait Volume, czyli dodanie takiej trójwymiarowości do zdjęcia, takie skontrastowanie tego zdjęcia. Pamiętajcie, żeby w tej wtyczki używać z umiarem, żeby nie przesadzać. Tutaj mamy podgląd. I tutaj jak klikamy na oryginal, to widzimy oryginalny obraz i to, co zostało zmienione. Działa nam to jakby taki Dodge and Burn, tylko bardziej globalnie. Ja tego używam naprawdę w małym zakresie. O, bardzo delikatnie, żeby tylko delikatnie zainicjowało mi te zmiany. Pamiętajcie, że mniej równa się więcej. Dobrze, jak mamy to zrobione, znowu scalamy sobie te warstwy w jedną, czyli Shift-Ctrl-Alt-D na PC-cie. Zapamiętajcie ten skrót klawiszowy lub Shift-Options-Command-E. Bardzo często używany przeze mnie skrót klawiszowy. Wybieramy sobie kolejną wtyczkę. Teraz wybierzemy sobie skin tone, żeby poprawił nam kolorystykę cery, jeżeli gdziekolwiek byłyby jakieś niedoskonałości, jakieś przebarwienia na cerze. Zaraz sobie sprawdzimy. Są minimalne. Dajemy sobie apply. Zrobię sobie zbliżenie. Minimalnie poprawił nam tutaj cerę. Więc również bardzo fajnie. Jeszcze gdyby mi przeszkadzały te rozjaśnienia, to możemy sobie znów scalić warstwę i wybrać filtr, mattifier, żeby złagodzić te jasności. Już sobie zobaczymy. Też bardzo delikatnie, nie chcę, żeby to było takie nachalne. Chcę, żeby tylko ten efekt działał dosyć delikatnie. Myślę, że tyle wystarczy. Dajemy sobie apply. Przed, po. Myślę, że jest super. Dobrze. Zobaczmy sobie jeszcze wtyczkę odpowiedzialną za prasowanie ubrań. Czyli znowu Shift Options Command E na Macu lub Shift Control Alt D na PC-cie. Wybieram sobie Retouch for Me z filtrów. I daję sobie fabryk. Zobaczymy, czy tu nam coś pomoże ta wtyczka. No, tutaj zagniecenia nam ładnie na spodniach widać, że zadziałało i tu u góry na marynarce, więc oczywiście dajemy apply. Złagodziło nam to fajnie. Tutaj akurat jakoś nie raziło mnie to bardzo, ale myślę, że bardzo fajnie to zagrało. Wtyczkę jeszcze jedną, którą dostałem, to jest Skin Mask. Bardzo fajna do tego, żeby po prostu na przykład móc sobie zmienić kolor cery albo poprawić kolor cery na taki, jaki chcemy. Bardzo ładnie zaznaczyło. Daję sobie apply. Mam wyodrębnioną cerę tutaj na tym zdjęciu i na przykład mógłbym sobie wybrać Hue Saturation, dać warstwę przyciągającą i teraz na przykład zmienić kolorystykę tylko i wyłącznie cery, poprawić bardziej w żółty, bardziej w niebieskawy. Zmniejszyć natężenie koloru, czyli saturację, przyciemnić, rozjaśnić. Więc od Was, tylko od Waszej kreatywności będzie zależeć, co będziecie chcieli zrobić. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta
Ta wyodrębniona warstwa wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Więc jednym kliknięciem możemy wyodrębnić sobie cerę i zaznacza nam to bardzo fajnie. Jeszcze użyjemy sobie, to sobie wykasujemy. Użyjemy sobie clean backdrop, gdyby ewentualnie cokolwiek było nie tak z tłem. Clean backdrop bardzo dobrze się sprawdza i powiem Wam, że przyspiesza bardzo pracę, jeżeli robię często zdjęcia tego typu na tłach. Zawsze są jakieś niedoskonałości, jakieś nierówności, to nam wszystko bardzo ładnie wyrównuje. Więc myślę, że teraz też, gdyby cokolwiek było nie tak, to ładnie nam to złagodzi i wyrówna. I poprawi też, gdyby były jakieś plamy czy coś, to też nam to usunie. Już sobie zobaczymy. No, minimalnie gdzieś tam coś zauważył. Dajemy sobie oczywiście automask, żeby wyciął nam postać z tła i dajemy apply. Wszystko mamy załatwione. Zdjęcie przed, po, przed, po. Widzimy, że tło też bardzo ładnie nam wygładziło. Gdyby gdzieniegdzie pojawiły się, tak jak tutaj, coś nam tu już weszło, można bardzo szybko, łatwo odmaskować, czyli czarny pędzel. Cyk i mamy odmaskowane. Przed, po, przed, po. Jeszcze sobie tutaj zrobimy zbliżenie. O, tutaj jeszcze jakieś niedoskonałości do usunięcia, ale to już ręcznie. Zobaczcie, jaką robotę zrobił za nas Retouch for Me. Tak naprawdę cały retusz odbył się tylko przy pomocy tych pluginów. Nic więcej nie retuszowałem tych zdjęć. Przechodzimy sobie do kolejnego zdjęcia. To sobie wyłączymy. Przechodzimy do zdjęcia numer 2. Również mamy Ole, ale teraz zaznaczmy sobie te wtyczki, które chcielibyśmy. Fabric nie. Clean backdrop tak. Skin mask nie. Myślę, że mamy wszystko. Naciskamy sobie run. I zaraz zobaczymy, jaki efekt nas czeka tutaj na tym zdjęciu. Bardzo ładna kolorystyka, monochromatyczna. Chociaż niektórzy powiedzą z Was, że to już jest analogowa, do której też oczywiście to zdjęcie możemy zaliczyć, bo jest żółć i czerwień. Już nam tu wrzuca te wtyczki. Świetnie. Zobaczymy sobie zaraz efekt przed i po. Możemy właśnie albo za pomocą panelu, albo ręcznie sobie dobierać. To, co mówiłem na początku. Jak robimy pierwsze zdjęcie, dobrze jest sobie wybrać zakładki filtr, żeby określić te parametry. Dlatego, żeby one nie były też za wysokie, dopasowujemy sobie do zdjęcia i dopiero wtedy sobie narzucamy. Zobaczmy. Przed, po. Nic nie robiłem, wszystko idzie z automatu. Pięknie wyczyszczona skóra. I zdjęcie tak naprawdę bez żadnego waszego trudu, bez żadnego waszego wysiłku jest gotowe do publikacji. Pamiętajcie też o tym, że jak zdjęcie umieszczacie gdzieś w internecie, to zdjęcie nigdy nie będzie oglądane tak, tylko będzie oglądane z takiej gdzieś odległości. Więc jakiekolwiek niedoskonałości nie mają tutaj znaczenia. Jeżeli byście też retuszowali, to
Te wtyczki na przykład mi pomagają w tym, że przyspieszają moją pracę, czyli robią jakby połowę czy czwarte roboty za mnie. Ja sobie doretuszowywuję to zdjęcie i dopiero później publikuję. Bawię się z kolorem, gdzieś jakieś niedoskonałości jeszcze sobie retuszuję. Czyli mamy zdjęcie numer dwa, wszystkie te wtyczki Clean Backdrop, Portrait Volume, Skin Tone, Dodge and Burn, zmatowienie, Hill, wszystko nam tutaj pięknie zadziałało. Przechodzimy sobie do kolejnego zdjęcia. O, mamy takie też zdjęcie za pomocą kolorów i żółtego, i czerwonego. Bardzo ładne. No i zobaczmy, jak tutaj nam się sprawdzi ten Retouch for Me. Puściliśmy sobie pięknie. Myślę, że te parametry ładnie nam tutaj, nawet paznokcie są różowe, więc tutaj bardzo ładna będzie analogowa harmonia barw. Na czole mamy troszkę światła, więc to nam powinno ładnie zredukować. Zaraz sobie zobaczymy. Ze względu na to, że nagrywam materiał, dlatego to troszkę wolniej chodzi. I ze względu tego, że też użytych jest bardzo dużo wtyczek. Najdłużej wczytywanie trwa Clean Backdrop, dlatego że on sobie to analizuje i tam jest zaznaczony ten live, czyli jakby wspomaga się sztuczną inteligencją. I już sobie zobaczymy, jak nam zadziała tutaj na to zdjęcie, aż sam jestem ciekaw. Zdjęcie wykonane w studyjnych warunkach. Jeżeli będziecie w Krakowie, zapraszamy do studia 4.0. Mamy różnego rodzaju kolorowe tła, bardzo dużo oświetlenia. No i mamy wczytane całe zdjęcie. Bardzo ładnie, choć dla mnie za mocno, więc zjeżdżam sobie z mocą Portrait Volume. Zobaczcie, jak bardzo ładnie tutaj nam usunęło ten mattifier. Też, jeżeli byście uznali, że efekt jest za mocny, po prostu zjeżdżamy sobie skryciem i mamy efekt. O, taki dla mnie jest super, żeby to nie było też płaskie. Sprawdźmy sobie skin tony. Bardzo ładnie nam fajnie poprawiło z niebieskiego na taki kolor bardziej wpadający w pomarańcz. Super. Zobaczmy sobie Clean Backdrop, Portrait Volume, zobaczmy. Jeszcze jest troszeczkę dla mnie za mocno, więc zjeżdżam sobie na jakieś 30%. Super teraz jest. No i zdjęcie przed, po. Bardzo fajnie to wygląda. Praktycznie gotowe zdjęcie do publikacji, drobne szczegóły do poprawienia. I zdjęcie mamy gotowe do publikacji. Zobaczmy sobie na pełnym ekranie. O, tak będzie lepiej widać. Więc myślę, że tutaj wszystko jest super i nic nas to nie kosztowało pracy. Dobra, przechodzimy sobie do kolejnego zdjęcia. Znowu zdjęcie studyjne. I zobaczmy sobie, jak tutaj nam sprawdzi się Retouch for Me. Dajmy sobie, no fabryk może nie tutaj, bo ten ciuch jest taki specjalnie bardziej pognieciony. Więc dajemy sobie i heal, czyli czyszczenie niedoskonałości, Dodge and Burn, czyli poprawianie też niedoskonałości. To nie jest Dodge and Burn globalny, tylko bardziej lokalny. Skin tone, poprawa koloru skóry, mattifier, czyli zmatowienie tych jasności na przykład na czole, portrait volume, dodanie takiej objętości, czyli skontrastowanie tego zdjęcia, no i clean backdrop, czyli wyczyszczenie niedoskonałości na tym zdjęciu. Mam nadzieję, że tutaj nam to też wszystko świetnie zagra i efekty będą spektakularne. Już sobie zobaczymy. Bo nawet sam jestem bardzo ciekaw, jak poradzi sobie z taką kolorystyką. Tutaj tak samo piękna kolorystyka monochromatyczna. Bardzo ładnie się uzupełniają te kolory, więc jeżeli będziecie budować sobie też sesje zdjęciowe, pamiętajcie o kolorze. Kolor jest podstawą, tak jak w malarstwie, tak samo w fotografii.
Kolor ma bardzo duże znaczenie i łączenie tych kolorów ma bardzo duże znaczenie, dlatego żebyście budowali swoje zdjęcia zgodnie z harmonią barw. Mamy już wszystko pięknie wczytane. Dobra, zaczynamy sobie od Mattifier, troszkę sobie go złagodzimy. O, myślę, że tak jest idealnie. Gdzieś koło 70% krycia. Bardzo fajnie. Teraz tak, zobaczmy sobie Degent Blend. Bardzo ładnie załatwił nam sprawę. Degent Blend pięknie załatwił nam sprawę. Skin Tone również poprawiło nam troszeczkę. Portrait Volume jest za mocny, chociaż tutaj do tego zdjęcia dam sobie troszkę mocniej, bo będzie pasować, bo to zdjęcie jest bardziej kontrastowe. Oj, zobaczmy sobie teraz w oddali. Bardzo ładnie nam to zagrało. No i Clean Backdrop na pewno coś tam poprawiło nam, jeżeli chodzi o niedoskonałości tła. Przed, po, dajmy sobie większe może zbliżenie. O. Przed, po, bez żadnego wysiłku, gotowe zdjęcie. To jest po prostu szok. Zobaczmy sobie teraz. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, którą warto zapamiętać. Jeżeli będziecie pracować z ciemniejszym zdjęciem, to warto to tło zmienić sobie na przykład na dark gray. Dlatego, że nasza percepcja będzie wtedy lepiej ingerować w to zdjęcie. Żeby na przykład jak pracujecie z takim zdjęciem ciemniejszym, żeby nie pracować na pełnych jasnościach, bo będzie wtedy zbyt duży kontrast. Więc dobrze jest nawet na czerni tutaj, ale na dark greyu będzie tutaj na pewno dużo, dużo lepiej, żeby nasz mózg odbierał to w sposób dobry. Dobrze, przechodzimy sobie do kolejnego zdjęcia. Tym razem takie zdjęcie bardziej fine artowe, bardziej mroczne. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. Tutaj tak, wyłączam sobie na pewno, wyłączam sobie Mattifier, dlatego że nie ma tu nigdzie jakichś takich hotspotów, to się nazywa, czyli te najjaśniejsze plamy. Clean Backdrop też nam jest tutaj niepotrzebne. Wystarczą nam te cztery wtyczki. Hill, Degent Blend, Skin Tone i Portrait Volume. I zobaczymy, jak nam to tutaj zadziała. Powinno dosyć szybko się to załadować, dlatego że mamy mniej wtyczek. Zdjęcie, do zdjęcia użyta tylko i wyłącznie jedna lampa błyskowa z założonym parasolem o średnicy 160 cm z dyfuzją. Portrait volume jest za mocne do tego zdjęcia, więc zjeżdżam sobie to zdjęcie. Nie jest kontrastowe, jak sami widzicie, więc minimalnie. I po kolei sobie zobaczmy. Wyłączę sobie najpierw wszystko. Daję hill. Bardzo ładnie usunęło. Degent Blend też poprawił nam troszeczkę. Skin Tone też bardzo ładnie nam poprawiło. Mam nadzieję, że to widzicie. Zwłaszcza widać to na nosie, pod oczami. No i dodaliśmy Portrait Volume przed, po. Dosłownie parę sekund naszej roboty. Więc to jest kolejny dowód na to, że czasami warto zainwestować w coś, co się sprawdza i przede wszystkim przyspiesza naszą pracę. Mamy więcej czasu na fotografowanie. Zobaczmy sobie takie zdjęcie o pięknym bokehu. Bardzo piękny bokeh. Obiektyw Voigtlandera. Więc zobaczmy sobie na tym zdjęciu, jak sprawdzi nam się Retouch for Me, zdjęcie czarno-białe, więc tak samo Skin Tone tutaj wyłączymy, Degent Blend zostaje, Mattifier myślę, że nie trzeba włączać i tylko trzy wtyczki mamy, Hill, Degent Blend, Portrait Volume. Zobaczymy, jak nam się to tutaj sprawdzi. Obiektywy Voigtlandera przy okazji dałem przepiękny bokeh, naprawdę to było bodajże robione Heliarem. Cudowny bokeh jest tych obiektywów, więc jeżeli będziecie mieli okazję przetestować, to bardzo polecam. Bardzo duża frajda z fotografowania. Mamy już wgrane wtyczki, zobaczmy przed i po.
No i zobaczcie, kochani, tak naprawdę nic nie musieliśmy czyścić. Zdjęcie praktycznie gotowe, małe poprawki jakieś gotowe do publikacji. To jest po prostu szok, a ile zaoszczędzonego czasu, który możemy spożytkować na fotografowanie przed, po. Tutaj nawet ten portrait volume na 100% idealnie pasuje, dlatego że to zdjęcie jest kontrastowe. W czerniach i bielach bardzo ładnie nam się to tutaj zaznacza. Jeszcze raz. Przed, po. Super. Przechodzimy sobie do kolejnego zdjęcia. Również zdjęcie studyjne, bardzo ładne też uzupełnienie kolorów. No i zobaczmy sobie, tutaj damy sobie jeszcze fabryk nie, ale damy sobie skin tone na pewno i damy sobie clean backdrop. Również tutaj bardzo ładne połączenie, to zdjęcie powstało na jednych z moich warsztatów fotograficznych, na które serdecznie Was zapraszam. Wkrótce będą warsztaty w całej Polsce. Taki masterclass fotograficzny, będzie specjalny program przygotowany, więc jeżeli tylko będziecie mieli okazję, to serdecznie Was już dziś zapraszam. Będę Wam pokazywał różne typy oświetlenia, będziemy testować i różne rodzaje oświetlenia, i różne rodzaje sprzętu. Będziemy pracować na świetle ciągłym, zastanym i błyskowym, więc cały taki przekrój tego, jak robić zdjęcia, żebyście po prostu zrozumieli, jak pracować i panować nad światłem. No i zobaczmy sobie przed i po. Portrait volume do zmniejszenia. Skin tone. Już sobie zrobię to zbliżenie. Fajnie zagrało. To Jenben bardzo dobrze zagrało. Hill super. Jeżeli byście nie chcieli, tutaj właśnie nie wiem, czy bym się pokusił o to, żeby Hill usuwało, dlatego że zostawiłbym te piegi, a te małe gdzieś niedoskonałości bym usunął. Więc chyba bym nie użył tutaj Hill. Zobaczcie, jak bardzo ładnie tutaj była plama na matrycy. Cyk. Clean backdrop bardzo ładnie nam to wyczyścił. I zdjęcie przed, po. Świetnie nam tu. Jedynie jeszcze mógłbym się nad matfirem zastanowić, czy nie użyć, żeby delikatnie ten hotspot zmniejszyć, ale tutaj nie jest aż tak rażący, więc zostawiam go. No i mamy zdjęcie gotowe. Przechodzimy do kolejnego zdjęcia, tym razem zdjęcie plenerowe. Zobaczmy, jak tutaj się zachowa nam, jak zachowa nam się retouch for me, czyli clean backdrop wyłączamy, zostawiamy sobie te rzeczy i puszczamy sobie run. Czyli mamy Hill, Dogenburn, skin tone i portrait volume. I zobaczymy, jak nam się sprawdzi tutaj w takich warunkach. Bardzo mocne światło słoneczne. To zdjęcie również z indywidualnych warsztatów moich, gdzie pracowaliśmy tylko i wyłącznie przy świetle zastanym. Było południe, więc bardzo mocne światło. No i zobaczycie efekt, myślę, że bardzo fajny, bardzo fajnie wyizolowane to światło. Bardzo fajnie pokazane też cień od kapelusza, a zobaczymy, jak sprawdzą się tutaj te wszystkie wtyczki od Retouch for Me. A, dwa razy musiałem nacisnąć, więc jedno sobie wyłączymy. Dobra. I mamy przed i po. Zobaczcie, jak bardzo ładnie tutaj w cieniach też Dogenburn pewnie zadziałał, albo Portrait Volume. Tak, Portrait Volume bardzo ładnie zadziałał i dodał nam tutaj trójwymiarowości u góry. Bardzo fajnie to się sprawdziło. Bardzo ładnie nam to zadziałało tutaj na cerę. Zobaczcie, jak fajnie wyczyściło cerę. Bardzo fajnie zadziałała ta wtyczka. Tutaj Dogenburn i Hill.
Super nam to zadziałało. Jeszcze raz zdjęcie przed, po i myślę, że duża część roboty została załatwiona za nas. Przechodzimy do kolejnego zdjęcia, też zdjęcie plenerowe, więc puścimy sobie te same wtyczki. Hill, Dogenben, Skin Tone, Portrait Volume. Zobaczymy, jak nam tu zadziała zdjęcie w stylu Annie Leibovitz, czyli doświetlenie w plenerze lampą błyskową z parasolem, żeby ten efekt był miękki. Tutaj bardzo fajnie nam przychodzi tło delikatnie niedoświetlone, a Ola na pierwszym planie doświetlona właśnie z błysku i zobaczcie, jaka petarda. Przed, po, przed, po. Nic nie robiliśmy. Minimalnie tylko zmniejszę ten portrait volume. Przed, po, przed, po. No po prostu szok, ile roboty zostało załatwione za nas. Zdjęcie plenerowe, czyli też te wtyczki sprawdzają się podczas takich zdjęć. Idziemy sobie dalej. Bardzo bliski portret. I tutaj damy sobie jeszcze mattifier i puszczamy. Jedyne wtyczki, z których nie korzystałem, to jest White Teeth. Można bardzo szybko zrobić samodzielnie. No i tu jest podbijanie oczu, więc też nie mam tych wtyczek, nie korzystałem. Być może w przyszłości też nagram materiał, jeżeli będzie taka możliwość, że firma udostępni mi te wtyczki. To też się z Wami podzielę swoją opinią. Zdjęcie zrobione na obiektywie Voigtlander. Bardzo pięknie rysuje i zobaczcie, jakie ostre są też oczy. Portrait volume za mocno. Nawet na 30% bym tu zjechał. Jeżeli chodzi o biegi, to co wcześniej powiedziałem, albo zostawiamy je, ja bym tutaj je zostawił. Mattifier delikatnie nam zmiękczył. Dogenben pięknie zadziałał. Chociaż też bym efekt Dogenbena tutaj sobie zmniejszył, żeby jednak było widoczne tutaj ciemniejsze odcienie na piegach. I skin tone, usta ewentualnie możemy wymaskować, czyli czarny pędzelek. I wtedy z Alpem wchodzimy sobie, dorysowywujemy i mamy pełną precyzję tego, co robimy. Zdjęcie przed, po. Bardzo fajny portret. Włosy doretuszować tylko w postprodukcji jeszcze. Gdzie niegdzie jakieś niedoskonałości do usunięcia i gotowe zdjęcie załatwione, portretowe. Taki bardzo bliski close-up. Lecimy sobie dalej. Zdjęcie także studyjne, więc włączymy sobie tutaj i Fabric. Zobaczymy, jak się sprawdzi, i Clean Backdrop. Więc prawie wszystkie wtyczki, które mam, oprócz Skin Mask, wszystkie wtyczki użyjemy. Dajemy Run. Też zdjęcie z jednych z warsztatów. I Ola Dobek całej swojej okazałości na nim. I zaraz sobie zobaczymy, kochani, jak nam to wszystko tutaj wygląda. Jak tutaj się zachowają te wtyczki Retouch For Me. Więc sam jestem ciekaw, jak poradzą sobie tutaj przede wszystkim z tym materiałem, czyli ta wtyczka Fabric. Mamy i skin tony do poprawy, więc zaraz zobaczymy sobie, jak nam to wszystko tutaj zagra. Troszeczkę nam się to wgrywa, dlatego że użyliśmy raz, dwa, trzy, pięć, siedmiu wtyczek, więc jakby nie było, jest to trochę czasu. Oczywiście jak mamy jedną sesję, to możemy sobie określić wtyczki i zrobić coś takiego jak taką automatyzację wsadową. O, mamy już, nawet nie działało to zbyt długo. Pierwsze co, to portrait volume zjeżdżam, bo jest dla mnie efekt bardzo, bardzo za mocny.
na jakieś 30%. O, właśnie tak. Już zobaczymy sobie skin tone. Tu nam coś się stało. Zaraz zobaczymy co. Fabryk pewnie, tak. Trzeba nam to odmaskować. I zobaczmy, jak ten fabryk w ogóle zachował się. No, ładnie nam tutaj pousuwał te zagniecenia. Więc duża część pracy też pewnie jakby za nami. Zobaczmy sobie ten portrait volume. Bardzo fajnie. Skin tone delikatnie poprawiła nam się skóra. Tutaj zwłaszcza Dodge and Burn bardzo ładnie zachował się tutaj. Mattifier bardzo fajnie zmiękczył. Znaczy zmiękczył, zniwelował nam tutaj ten hotspot. Heal. To, co wcześniej mówiłem, jeżeli chcemy zostawić więcej piegów, ja bym tutaj też zostawił. Nie widać tu w ogóle jakichkolwiek niedoskonałości, więc tak bym sobie to zdjęcie zostawił, czyli przed, po, przed, po. Mam nadzieję, kochani, to było ostatnie już zdjęcie. Mam nadzieję, kochani, że troszkę Was przekonałem znowu do tych nowych wtyczek, do tych pluginów, które dostałem od firmy Retouch4Me. Wiem, że czasami coś może być kosztowne, ale powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o długoczasowy czas pracy, jakby jak się dużo pracuje i dużo retuszuje zdjęć, to czas jest niezwykle cenny, więc czasami warto wydać te kilka złotych, żeby po prostu zaoszczędzić kupę swojego czasu i mieć jakby ten czas właśnie przeznaczyć go na fotografowanie. A wtyczki te naprawdę fajnie działają i nie są to jakieś pluginy, które były tak jak wcześniej niedoskonałe, tylko pluginy te są cały czas też usprawniane, wychodzą aktualizacje, więc myślę, że będą działały one jeszcze dużo, dużo lepiej, choć działają na dzień dzisiejszy naprawdę doskonale. Więc jeśli tylko macie ochotę, macie w opisie kod zniżkowy do zakupów na Retouch4Me, tam jest 20% zniżki, więc jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam Was do zakupu. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach i życzę Wam przede wszystkim miłego retuszowania, przede wszystkim z Retouch4Me i przede wszystkim miejcie dużo z tego satysfakcji. I kochani, do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten materiał również Wam się podobał. Jeżeli macie możliwość, zasubskrybujcie kanał, jeżeli ktoś z Was nie subskrybuje, polajkujcie i szerujcie. Do zobaczenia już w kolejnych materiałach. Cześć!